Mormoni niby twierdzą, że Pismo Święte jest jedną ze świętych ich ksiąg, o ile jest oczywiście bardzo dobrze przetłumaczone, a o tym, czy jest dobrze przetłumaczone, to oczywiście oni decydują, prawda? Natomiast chciałem dzisiaj poruszyć temat Psalmu 82, na który bardzo chętnie powołują się Mormoni, z tego prostego powodu, że no, to jest taki, że nie rozumieją w ogóle Biblii. Od tego zaczniemy. Już pomijam fakt, że nie rozumieją języków klasycznych, ale również nie rozumieją Biblii. To jest taki pewien właśnie nurt protestantyzmu, który zaczyna się bawić w takie słówka sola scriptura, tylko pismo, nie ma tradycji, nie ma rozumienia, tak jest napisane i musi być dokładnie tak napisane. Już pomijam fakt, że przykładowo z biegiem czasu oczywiście pewne słowa mają ewoluują czy też zmieniają swoje znaczenie, to za x lat ludzie będą inaczej interpretować pewne słowa, prawda? I tutaj nie jest kwestia jeszcze lepszego tłumaczenia Biblii i jeszcze lepszego tłumaczenia Biblii, tylko jest kwestia tworzenia komentarzy do Biblii, żeby człowiek rozumiał Biblię. Ja sobie wziąłem Biblię, tysiąclatkę, oczywiście niektórzy mówią, że Biblia tysiąclecia jest Biblią tysiąca błędów, to inna sprawa, ale można też wziąć, mogę wziąć Septuagintę, czy inne jakieś kwestie i chciałem wrócić do psalmu właśnie 82, który bardzo podoba się Mormonom. Dlaczego? Dlatego, że pod niego próbują podszyć sobie swoją teologię mormońską, swoje teorie. Więc zacznijmy. Bóg powstaje w zgromadzeniu bogów, pośrodku bogów sąd odbywa. Dokądże będziecie sądzić niegodziwie i trzymać stronę występnych. Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, wymierzcie sprawiedliwość nieszczęśliwemu i ubogiemu. Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza. Wyrwijcie go z ręki występnych. Lecz oni nie zajmują, lecz oni nie pojmują i nie rozumieją. Błąkają się w ciemnościach, cała ziemia chwieje się w posadach. Ja rzekłem, jesteście bogami i wszyscy synami Najwyższego. Lecz wy pomrzecie jak ludzie, jak jeden mąż książęta poupadacie. O Boże, powstań, odbądź sąd nad ziemią, bo wszelkie narody są Twoją własnością. Co wynika z tego psalmu? No Mormoni powiedzą, no przecież tu jest jasno napisane. Przecież powiedział, jesteście bogami. Jesteśmy wszyscy bogami. Co więcej, Bóg staje pośrodku bogów i sąd odbywa. To znaczy, że tych bogów jest więcej. Więc istnieje politeizm. No, nie do końca. Bo jeżeli weźmiemy właśnie pierwszy werset z 82 psalmu, czyli Bóg powstaje w zgromadzeniu bogów, pośrodku bogów sąd odbywa, no to na dobrą sprawę, żeby zrozumieć, co psalmista miał na myśli, skoczmy sobie do jego innego psalmu, czyli do psalmu 58, werset drugi. I w wersecie drugim widzimy, że bogowie również jest tłumaczone jako wielmoże. Jesteście bogami przez małą literę B. Tak jak wielu arystokratów myśli, że jest bogami, bo wszystko może. Oni są wielmożami. Oni są wielmożami. Czyli Bóg staje pośrodku tych, którzy próbują udawać bogów. Bóg staje pośrodku tych, którzy twierdzą, że są na równi z Nim. I zaczyna im wyciskać. Słuchajcie, co wy myślicie? Nie widzicie tego, nie widzicie tamtego, nie widzicie siamtego. Jest to po prostu, delikatnie mówiąc, kpina, prawda? Ale żeby w ogóle zrozumieć Biblię, w zasadzie kto tak naprawdę najlepiej rozumiał Biblię? Albo kto tak najlepiej rozumiał Stary Testament? Sanhedryn? Prorocy? No, mi się wydaje, że najlepszą wykładnią i tym, kto najlepiej znał Stary Testament, to był Jezus Chrystus. Dlatego sobie przejdźmy do Nowego Testamentu, żeby zobaczyć, w jakim kontekście Jezus Chrystus, który najlepiej zna Nowy Testament, bierze i posługuje się tym Starym Testamentem. W jakim kontekście? Więc, jeżeli wrócimy do tego cytatu, psalm 82, werset 5,
werset szósty w zasadzie. Ja rzekłem, jesteście bogami i wszyscy synami Najwyższego. No to ten cytat jest tak samo powtórzony w Ewangelii Janowej. Czyli przejdźmy sobie do Ewangelii Świętego Jana, rozdział 10, werset 34. I tu co widzimy? Ano widzimy, że Jezus, kiedy obchodzone jest święto w Jerozolimie i uroczyste poświęcenie świątyni, Jezus zaczyna dyskutować z Żydami. Oni mają do Niego jakieś wąty, oni się do Niego rzucają. I wtedy Jezus im odpowiada. Odpowiedział im Jezus, czyż nie napisano w waszym prawie, ja rzekłem, bogami jesteście? Jeżeli Pismo nazywa bogami tych, do których skierowano Słowo Boże, a Pisma nie można odrzucić, to jakżeż wy o tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie, bluźnisz, dlatego że powiedziałem, jestem Synem Bożym. Widzicie, z tego by wynikało, że Jezus Chrystus bardzo jasno mówi, że ci, którzy byli nazwani w psalmie 82 bogami, są de facto dużo niżej niż On jako Syn Boży. Przede wszystkim. Oni są dużo niżej. Ich nazwano bogami. Jezus mówi, was nazwano bogami. Ale to wcale nie znaczy, że wy jesteście bogami.